Niedzielny przegląd prasy katolickiej, w nim same różności, mnóstwo tematów i znów dylemat. Od czego my dzisiaj, księże Piotrze, zaczniemy? Nie wiem, szczerze mówiąc. <noise> no patrząc na ten y, ogrom, y, ja chciałbym, żeby państwo w ogóle czytali prasę. Ale no, musimy państwa do tego zachęcić. Tak. Y, y, może tak, zaczniemy od, od spacerów dwóch. Ja z przyjemnością. To niedziela, chociaż już zaczęło upadać deszcz, ale sobota była piękna. Jutro ponoć ma być też ładniej troszkę. No, mamy listopad. Tak. Cudów nie będzie. Dwa A spacery. Może? Jedne to górskie rekolekcje. To jest Tarnowski Gość Niedzielny. Ja o tym mówiłem w piątek. Mianowicie niezwykłe rekolekcje. 25 osób z całej Polski przeszło wędrując od Złotnego w paśmie kronickiej Jaworzyny. Do Kościelka nad Dunajcem. I licealiści, i studentki, i małżeństwo, i ksiądz, i siostry zakonne, i z Poznania, i z całej z całej Polski szli, by przeżywać reko, reko, rekolekcje swoiste, chodząc po górach. Myślę, że warto mm, zachęcić. Ta, taka formuła, oni nieśli krzyż, to też ciekawa rzecz. Przeżyć takie rekolekcje. Mamy taką górską pielgrzymkę trzydniową na, na końcu września. Górska pielgrzymka ze Starego Sącza wyrusza śladem ucieczki świętej Kingi. Tam też cała Polska idzie, tam trochę więcej osób po Pieninach wychodzą ze Starego Sącza, idą na przechybę, potem schodzą do Krościenka, Coś pięknego. śpią, potem idą przez Pieniński Park Narodowy na Trzy Korony, na Sokolice, schodzą na dół, przepływają przez Dunajec i potem wracają na nogach na, na drugi dzień przez przechybę do Starego Sącza. Tak, jak się takim Kinga uciekała, tak przy okazji warto o tym pamiętać. I jeszcze jeden spacer, błogosławiony czas: spacery z, koło kościołów. Dwaj księża, ksiądz Marek Lis i ksiądz m, Wojciech Rymut, barcice i Gnojnik obok kościoła czekają na tych, którzy by chcieli porozmawiać, a nie są jeszcze może gotowi. Aby podejść do konfesjonału albo, no właśnie. I czekają cierpliwie, tak, chodząc tak. dookoła. No tak, tutaj w tym tekście y, wspominali, że w pierwszy wtorek przyszła jedna osoba, w drugi nikt, w trzeci osiem, w czwarty cztery, więc chyba warto. No to ja też o spacerach w takim razie, zupełnie nietypowych, wartościowych, tych także z przesłaniem. Gość Tarnowski Niedzielny o setnej rocznicy urodzin arcybiskupa Jerzego Ablewicza, który w piątki, we wszystkie piątki pielgrzymował pieszo do Otuchowa. To był biskup na wskroś Maryjny. Uważał, że Matka Boża jest lekiem i uzdrowieniem. W niej widział znak ocalenia, a ludzi, którzy znajdują się pod jej wpływem, nazywał szczęściarzami. A ja zachęcam do wysłuchania studium biblijnego. Ksiądz Mirosław Łanoszka nam pokazuje Judytę jako typ Maryi, która zwycięża. Tak przy okazji, dzisiaj o 20 i w poniedziałek o 14 na naszej antenie. Mam przed sobą tygodnik, źródło i tutaj bardzo ciekawy artykuł i wydaje mi się, że warto sięgać do, do artykułów też. Hmm, Bodajże w niedzieli ciekawy też tekst w gościu niedzielnym chodzi oczywiście o Amazonię, o synod biskupów dla Amazonii. Tu jest taki piękny tekst, krzyk ubogich dotarł do nas z Amazonii. To jest z nauczania papieża Franciszka, chodzi dokładnie o... Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański 27 października, i tam bardzo ważne słowa. Czym był synod? Jak to jest w nazwie wspólne podążanie, umocnienie męstwem i pociechą? Słuchając się nawzajem, spoglądając sobie w oczy szczerze, nie ukrywając trudności, doświadczając piękna, podążaliśmy naprzód, aby służyć. Ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o synod. Również jeśli chodzi o kwestie święceń kapłańskich przez przyjmowanych przez ludzi świeckich. Ja zaraz do tej kwestii jeszcze wrócę, ale właśnie. Bo oca... ja zapraszam do kina. No właśnie, i bardzo ciekawy tekst, i bardzo ciekawa recenzja O całej Człowieczeństwo. Chodzi oczywiście o Boże Ciało, bardzo proszę. Tak, byłam w kinie. Filmem jestem oczarowana. Trzeba go mądrze przeżyć, żeby go dobrze zrozumieć, bo film wcale nie jest wbrew pozorom prosty w przeszłości. No właśnie ocalić człowieczeństwo z niedzieli recenzja filmu Boże Ciało. Generalnie ksiądz Łukasz Pasternak konstatuje w ten sposób: Boże Ciało jest polskim kandydatem do tegorocznego Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Ten uniwersalny obraz o nas samych i walce o nasze człowieczeństwo przywraca wiarę w człowieka i jego możliwości. No, ciężka taka nietypowa droga. Hmm. Do pojęcia, do refleksji właśnie w tym filmie. Bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby film zobaczyć. W gościu niedzielnym z kolei jest zaproszenie na film Midway. Midway raz jeszcze, bo podobno, ja nie widziałam, ale odrobię zaległości. Reżyser zrezygnował z banalnych wątków melodramatycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia w dotychczasowych produkcjach na temat wojny na Pacyfiku. Mega produkcja, podobno świetny przekaz. No, sam ten flesz, flesza widziałam. Robi wrażenie. To jeszcze bądźmy przy filmach, ja powiem o nieplanowanym. To bardzo niezwykły obraz, chociaż wydaje mi się, że na, trafia na bardzo dziwny, zamiast krytyczny, bo krytyka zawsze jest potrzebna, no, słowo na temat danego filmu, to jakieś i w Stanach, a teraz w Polsce manifestacje. Czasami absurdalne. Film jest kategoryzowany nie, zu, zupełnie niesłusznie. Zu, zu, tak, nieuczciwie. Myślę, myślę, że warto, warto na ten film pójść. To jest historia Ewy Johnson. Wydaje mi się, że pokazuje i głębiej tajemnicę ludzkiego życia. Ja powiem tylko tyle. Zachęcam do rozmowy z panią Moniką Odrobińską. Rozmawia pani Monika z doktor Anitą Stolą, z neonatologiem. One mają osobowość. A ja patrzę na zdjęcia, zasłuchałam się. I patrzę na piękne zdjęcia, zdjęcia z epoki, mhm. temat numeru gościa niedzielnego, niedzieli i w ogóle w większości tygodników katolickich. I będziemy o tym mówić jutro. No właśnie, w specjalnym wydaniu Oblicza Patriotyzmu. Tak. O tym współczesnym także patriotyzmie myślę, że warto. Czytać, zastanowić się, polecam przy okazji rozmowę z biskupem pomocniczym diecezji ternowskiej Stanisławem Salaterskim, który był gościem ostatniego programu Słowo za słowo rozgryźć kościół, dostępny film na YouTubie, na RDNPL. O tym właśnie, jak dzisiaj ten patriotyzm, często mylony z nacjonalizmem, powinien wyglądać, co to znaczy dobry patriotyzm i jak go rzeczywiście nie pomylić z nacjonalizmem? O tym także w tym programie. Pani Doroto pani. W, w... W piątkowym przeglądzie prasy wspomniała, i proszę do tego wrócić, bardzo chętnie bym posłuchał raz jeszcze. Rozmowę z Ojcem Leonardem Knabitem. To jest Już 34. Szukam. strona. A mm -hmm. Ja cały czas próbuję znaleźć, nie mogę znaleźć. Mm -hmm. Dlatego ja mam to pierwsze zły. zrobić. Już <laughs> zrobię. <laughs> bo nie wiem, gdzie po prostu. Tych tekstów jest dużo. Chodzi mi o celibat. Um, bardzo ciekawe no, tekst. To rzeczywiście jest. taki pa pana tekst. pana Kucharczaka. To ja zajmuję czas sobą. Dobrze. A szuka w międzyczasie. Tak, to jest świetna rozmowa. I to jest w ogóle temat do bardzo poważnych rozważań. Czy mm, my, katolicy, ludzie wierzący, zawierzający, powinniśmy się czegokolwiek bać? Odwieczny dylemat, bardzo ważne pytanie. Świetna rozmowa e, z Leonem Knabitem, ojcem Leonem Knabitem. Tytuł tego tekstu: Nie katujmy się. No właśnie o tym skutecznym leku na lęk i upadkach ludzi kościoła. E, ojciec Leon opowiada: Generalnie chodzi o to, mówi tak. Czego ja mam się bać? Ja i Jezus razem stanowimy większość. Czyż nie tak mawiała Teresa? No właśnie. Bo jak jest Jezus, bo jak jesteśmy w tej wspólnocie takiego zwykłego ludzkiego miłosierdzia, we wspólnocie w Kościele, to zaufajmy, zawierzmy, nie bójmy się. Polecam. To jest tekst Franciszka Kucharczaka. Mężowie wypróbowani, ich żony. Ja tylko bardzo ważną rzecz chciałbym, a odsyłam do tekstu w gościu niedzielnym. Celibat duchownych wynika z decyzji Kościoła. Więc Kościół może decyzję te zmienić. A czy były one korzystne, to jest inny temat. Różne tradycje, różne spojrzenie to oczywiście w, w, w kontekście tego, co działo się na Synodzie i dokumentu. Czekamy na adhortację papieża Franciszka, jak oczywiście on to podsumuje. Patrzę na czas. Ja chciałbym tak. Bo jest go niewiele, tak, musimy szybko się zdecydować. Co jeszcze? Bardzo chciałbym polecić Państwu. Niezwykły tekst, który mnie bardzo poruszył: krew na metkach. Prawdziwa cena ubrań. Aż 168 milionów dzieci w wieku od 5 do 16 lat wykonuje niewolniczą pracę w fabrykach za darmo, bądź za mniej niż 1,5 dolara dziennie tak wynika z danych UNICEF-u. W azjatyckich krajach, takich jak Bangladesz, Tajlandia, Pakistan, Laos czy Filipiny, dzieci są zatrudnione w fabrykach odzieży, w których my chodzimy dlatego są takie tanie. Polecam. Poczytajcie. W Tarnowie nie ma tego sklepu. Sprawdziliśmy, wiemy, to o dobrze. który sklep chodzi. Te sklepy są w dużych miastach, to jest bardzo duża znana sieciówka. W Tarnowie niedostępne są ubrania. Szybciutko tylko magazyn tak Rodzinie zaanonsuję, polecę ku namysłowi, ku refleksji między innymi bardzo ważny temat numeru, jak przeżyć żałobę. No i jak budować autorytet przy dzieciach, w rodzinie, no jak się okazuje, można głównie. Miłością, nie siłą, nie nakazem, nie zakazem, a po prostu sercem. A w Don Bosco bardzo wiele ciekawych artykułów, właśnie o tym, jak zarządzać czasem, jak kształtować pragnienia młodych, a także jak chronić dzieci przed deprawacją. I no, na koniec jeszcze ksiądz Zieliński. No, jaki Kościół? Tekst, który bardzo porusza, to jest wstępny, jak dojdziemy. Zachęcam do tego, by do niego sięgnąć. Ja tylko powiem, może zacytuję. Jeśli mielibyśmy szukać posłuchu i wsparcia, to raczej wśród uczestników Marszu Niepodległości niż Parad Równości. I to chyba oczywiste. Natomiast to jest pytanie o Kościół dzisiaj, o kryzysy. To jest tekst o Arcybiskupie Jędraszewskim, ale też i o Biskupie Głodziu. Wydaje mi się, że warto, Arcybiskupie Głodziu, warto do tego tekstu sięgnąć, po to, by zrozumieć to, co się dzieje w mediach. I e, tylko zacytuję: ksiądz Heniu Zieliński powiedział, Biskup Głódź ma swoje wady, ale to jest pierwszy biskup, od którego usłyszałem słowo przepraszam. To ja na koniec zupełnie polecam słowa często głoszone, będące dla mnie diagnozą sytuacji w kościele. Bardzo odważne słowa, uczciwe słowa księdza Artura Ważnego z Darnowa. Do usłyszenia jutro. Oczywiście w nieco innym w poniedziałek w tak, będziemy, będziemy próbowali uczyć się patriotyzmu. Ale też z dobrą kawą. Dokładnie, tak. Na to pewno. to do usłyszenia. Do usłyszenia.